Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Nazywam się Michał Wróblewski, a moimi Państwa gościem jest dziś szef klubu parlamentarnego Lewicy, pan Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Pisarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, pisarz, kryminały pan pisze. Kryminały pisze i polecam. Czy historia z aferą mailową nadawałaby się na napisanie kryminału albo innej książki? Myślę, że bardzo by się nadawała, ale ta książka mogłaby się dobrze nie sprzedawać, bo ludzie mogliby nie uwierzyć, że to, co jest w wirtualnej rzeczywistości albo pewną beletrystyką, okazałoby się prawdą. Brak takiego prawidłowego podejścia do zabezpieczenia danych, do cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialności za siebie, za swoich bliskich, odpowiedzialności za to, jak powinniśmy skrzynkę pocztową zabezpieczyć. Gdybym taką historię opisał, to jestem przekonany, że każdy, kto by ją czytał, by myślał, no nie, ten Gawkowski po prostu przesadza. No przecież takie rzeczy nie mogły się wydarzyć. Nikt nie może udostępniać swoich danych od konta pocztowego na innych serwisach i robić to za pośrednictwem jeszcze swoich najbliższych żony. Ludzie po prostu by to nie uwierzyli, a to się zdarzyło w rzeczywistości i to pokazuje słabość państwa. No ale właśnie mówi pan, że taka książka być może by się nie sprzedała, dlatego że ludziom trudno byłoby w to uwierzyć, że do czegoś takiego mogło dojść. A czy pana zdaniem ta afera, którą opisujemy od tygodni, sprzedaje się w opinii publicznej? Sprzedaje się, mówię w cudzysłowie, krótko mówiąc, czy ta sprawa ma jeszcze szansę wybrzmieć tak, żeby zachwiać tym rządem? No sprawa jest niebywale poważna. Ta sprawa już chwieje rządem i myślę, że środki zaradcze, które rząd zaczął czynić na samym początku tej afery, dobrze o tym świadczą. Tajne posiedzenie Sejmu, które zwołał Morawiecki z Witek i z Kaczyńskim, było tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć maile, które cały czas wypływają. Było po to, żebyśmy o nich nie mogli publicznie mówić, albo żebyśmy mogli mówić, tak jak rząd to dzisiaj robi, że to jest cały czas jakaś afera, którą Rosjanie nam tutaj zafundowali. Ale do tych konkretnych maili, które się pojawiają, ja też opisywałem sprawę nagród, 800 tysięcy ponad złotych nagród rozdanych w KPRM w ubiegłym roku, mimo że premier zakazał rozdawania nagród w innych urzędach. To są konkretne wiadomości, konkretne maile, my potwierdzamy ich autentyczność, a mimo wszystko wczoraj wychodzi minister Dworczyk na konferencję prasową i on mówi, nie, nie, to tym atakującym chodzi o to, żebym ja się do tego odnosił i ja nie będę tego robił. Czy minister Dworczyk postępuje słusznie, pana zdaniem? Minister Dworczyk z pełną premedytacją nie mówi prawdy w sprawie afery e-mailowej. Minister Dworczyk... W jakim temacie konkretnie kłamie? Nie mówi prawdy, to znaczy on nie odnosi się do faktów. On próbuje opowiedzieć historię, która mniej więcej wygląda tak. Przyszli źli Rosjanie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, włamali się na skrzynkę, wiadomo, bo się włamali, bo jestem ważny, i to wszystko, co robią, to ujawniają jeszcze w jakiś sposób, dokonując korekty tych maili. A ja opowiem to taką rzeczywistą narracją. Minister nieudolny, który nie miał zabezpieczonej skrzynki, włamano mu się na skrzynkę, mógł to zrobić uczeń liceum albo dobrze wykształcony informatyk, upublicznia maile, które świadczą o tym, że państwo, które buduje PiS, jest z tektury. Państwo nieudolne, z brakiem kompetencji i z zarządzaniem PR-u, bo tam są też maile, które ujawniliście i z których wynika jasno. Ten rząd zamiast zajmować się bezpieczeństwem zdrowotnym, zajmował się bezpieczeństwem PR-u swojego rządu. To znaczy robili wszystko, żeby nie ujawniać spraw związanych z pandemią w taki sposób, jaki jest stan realny, tylko mówić tyle, ile da się obronić sondaże Prawa i Sprawiedliwości. I to jest skandaliczne, bo żaden rząd na świecie po takiej wpadce i po tych mailach, a na pewno minister Niedzielski, minister Dworczyk by nie przetrwali. Jeden z najbardziej uderzających cytatów z wczorajszej konferencji pana ministra Dworczyka to ten, w którym minister Dworczyk powiedział, domeny państwowe nie gwarantują bezpieczeństwa. Tak powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ja eksperta do spraw bezpieczeństwa i posła jednocześnie chciałem zapytać, czy pan nie jest zszokowany tak prostym stwierdzeniem tego faktu, że domeny państwowe nie gwarantują bezpieczeństwa, dlatego pan minister Dworczyk pisał z prywatnej skrzynki? Ja jestem zszokowany tym, że minister Dworczyk i zaplecze ministra cyfryzacji jest tak nieudolny. Ja powiem o kilku faktach, bo o faktach też musimy powiedzieć. W Polsce ministrem cyfryzacji jest Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu. To jest w ogóle jakaś paranoja, żeby premier zajmował się cyberbezpieczeństwem. Po drugie, mamy w Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, którego szef mówi na konferencji prasowej, że są wycieki danych, dlatego że on nie ma pieniędzy na zatrudnianie ludzi i generalnie są kiepskie zarobki. I premier, który jest jego szefem de facto, nie reaguje, nie dając mu pieniędzy. Mamy w Polsce ministra konstytucyjnego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Dworczyka, który opowiada bania luki o tym, że nie ma zabezpieczonych skrzynek, za które sam odpowiada, bo zgodnie z tym, jak kto zarządza Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, powinien odpowiadać za bezpieczeństwo. No i mamy wicepremiera do spraw bezpieczeństwa państwa, Jarosława Kaczyńskiego, który zdaje się w tym temacie w ogóle się nie wypowiada.
minister Kaczyński jest dzisiaj chyba, premier Kaczyński jest chyba dzisiaj najbardziej zabezpieczonym politykiem polskiego rządu, dlatego że on sam nie posiada skrzynki e-mailowej oprócz tej sejmowej. To znaczy on nie posiada skrzynki, którą się by posługiwał e-mailowo. No, jeżeli może posiada, ale się nie posługuje, bo chyba każdy parlamentarzysta posiada swoją skrzynkę mailową. Sejmową tak, tylko tak, że on jest jeszcze wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i powinien mieć skrzynkę w KPRM-ie rządową. No więc takiej skrzynki jak... Może Jarosław Kaczyński jest sprytniejszy od innych i nie wymienia tych maili z premierem, z ministrem Dworczykiem, czy z innymi dyrektorami niektórych państwowych banków. Jak jest się ministrem, szefem do spraw bezpieczeństwa, wicepremierem, to należałoby mieć trochę rozsądku i czymś zarządzać. Premier Kaczyński nie zarządza niczym, abdykował z funkcji bycia szefem do spraw bezpieczeństwa, ale to skoro, i nie ma ludzi, którzy mu to przywypomnieli. Ale to skoro panie przewodniczący abdykował, skoro nie zarządza, to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie ponosi odpowiedzialności za to, co się stało, że odpowiedzialność wyłącznie ponoszą no, ludzie z kancelarii premiera właśnie? Morawiecki, Cieszyński, Dworczyk i Kaczyński mają jedną wspólną cechę. Powinni podać się do dymisji? Nie, mają różny wiek, różne doświadczenia, różne kompetencje. Mhm. Ale na pewno mają wspólną cechę i to jest sterylność intelektualna w sprawie cyberbezpieczeństwa. To ich łączy. Oni są w takim pakiecie chodzą. Cieszyński, który niedawno od respiratorów dzisiaj zajmuje się cyberbezpieczeństwem, minister Kaczyński bez skrzynki i co ważne, były prezes banku jednego z największych w Polsce, który, co zrobił w 2012 roku i 2013, jak były ataki na jego bank, powiedział: powinniśmy ograniczać ludziom dostęp do skrzynek, które będą... Janusz Cieszyński teraz formalnie tym cyberbezpieczeństwem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów się zajmuje i on obiecuje kupno dla wszystkich parlamentarzystów, dla kluczowych polityków, kluczy bezpieczeństwa. Rzecznik rządu Piotr Miller w naszym programie taki klucz bezpieczeństwa wczoraj pokazywał. Czy pan wie, o co chodzi, jak to działa i czy faktycznie, czy pan w ogóle czuje się bezpieczny jako parlamentarzysta? I czy te klucze bezpieczeństwa to bezpieczeństwo właśnie zwiększą? Znaczy, śmieszne jest to, że my musimy uczyć ludzi myślenia o tym, co to są klucze bezpieczeństwa, bo chodzi dokładnie o takie klucze podwójnej weryfikacji U2F, one się nazywają. To są klucze, które pozwalają na to, żebyśmy mogli na przykład skrzynkę e-mailową zabezpieczyć dodatkowo. Ale błąd na przykład Dworczyka polega na tym, że to jest możliwe, bo ta skrzynka była u państwa założona w firmie i można było zabezpieczenie zrobić dwuskładnikowe, czyli na przykład wpijać swoje hasło i zabezpieczać kodem autoryzacyjnym, które generuje kod na telefonie. To przecież można było zrobić. Nikt tego nie zabraniał Dworczykowi i on tego nie zrobił. Czyli co? Czyli najpierw się musi, tak jak zwykle u nas w Polsce, coś stać, żeby potem następnie władza podjęła odpowiednie, być może radykalne kroki i coś zmieniła w polskim prawie. Władza i system. I ja bym bardziej nacisnął na to, co jest w Polsce potrzebne. Szkolenie w szkole średniej i w wyższej powinna być dodatkowe lekcje cyberbezpieczeństwa. Skoro dzieciak mający już 5-6 lat potrafi obsługiwać czasami iPhone'a albo pada lepiej niż rodzice, to on w szkole od szkoły podstawowej powinien mieć lekcje, które mówią, co jest nie cyberbezpieczeństwem. Nie mamy higi, ale to jeszcze jedno zdanie. Jasne. W Polsce politycy nie mają higieny cybernetycznej. Ta higiena cybernetyczna to są podstawowe rzeczy. Składnikowe zabezpieczenia, możliwość i umiejętność wiedzenia, że jak ktoś ma konto na social mediach, to każdy to się prawda. Tam może Janusz Cieszyński dopiero wczoraj powiedział, planujemy również dodatkowe szkolenia dla najważniejszych osób w państwie. No, powiedział też, że no, będą podwyżki wynagrodzeń dla we wszystkich instytucjach państwowych, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Satysfakcjonuje to pana? No, to jest krok w dobrym kierunku. Na komisji kilka tygodni temu mówiliśmy, jeżeli chcemy mieć w Polsce dobre struktury zarządzające bezpieczeństwem, a one są już przy ABW, no to powinniśmy też dobrze płacić. Jeżeli nie będziemy na rynku zatrudniali fachowców za dobrą kasę, nie będzie dobrych specjalistów. Zamykając ten temat, panie przewodniczący, wczoraj minister Dworczyk odpowiadał na pytanie, czy zrezygnuje z funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy. On powiedział, że faktycznie przedstawił premierowi swoje stanowisko, powiedział, że jest gotów podać się do dymisji, no ale premier Morawiecki nie chciał tej dymisji przyjąć. Czy pana zdaniem minister Dworczyk powinien do dymisji się podać, czy jednak mimo wszystko no, ta cała sytuacja powinna zostać mu wybaczona? Minister Dworczyk, gdy był przyzwoity, to by się podał do dymisji od razu, jak te maile wyciekły i powiedział, że to jest jego wina i brak kompetencji w zarządzaniu swoją skrzynką e-mailową. Dzisiaj, po tych kilku tygodniach, widać wyraźnie, że próbuje unikać odpowiedzialności, a opowiadanie o tym, że położył dymisję na stole, a premier nie przyjął, to tak jakby słuchać premiera na tajnym posiedzeniu Sejmu, który uczył parlamentarzystów, że ważne jest, żeby nie zgubić iPada. Panie przewodniczący, wczoraj, kiedy trwała konferencja ministra Dworczyka w kancelarii premiera, była m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy, napisała, że rozpoczynamy
kontrolę poselską sprawdzamy finansowanie projektów dla prezesa Rydzyka, tak napisała Joanna Scheuring-Wielgus. Czy pan zna wyniki tej kontroli? Czy Joanna Scheuring-Wielgus mówiła coś panu na ten temat? Kilka instytucji będzie sprawdzanych. To nie jest tylko KPRM. Joanna Scheuring-Wielgus w sprawach Kościoła i czystych rąk w Kościele jest bardzo zaangażowana. Myślę, że ujawnianie spraw dotyczących przelewów na konto Kościoła czy ojca Rydzyka, możliwość korzystania z zasobów państwa przez episkopat, czy ukrywanie spraw pedofilii, to są sprawy, które powinny ujrzeć światło dzienne, a nie ma lepszej posłanki, która zajmuje się właśnie kluczowo takimi elementami, a nasza Scheuring-Wielgus będzie to ujawniała. No my też jako media, jako redakcja ujawnialiśmy te olbrzymie kwoty, które są przelewane z ministerstw i instytucji państwowych dla fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Czy interwencje opozycji w związku z tym, myśli pan, panie przewodniczący, coś zmienią? No zmienią, dlatego że jeżeli się na to, co niektórzy nazywają dotacją, nakłada odpowiednie szkła, a po tych szkłach widać, że to jest kradzież pieniędzy publicznych na rzecz jednego redemptorysty, bo tak to trzeba nazwać, bo to jest jego prywatna fundacja, no to mamy do czynienia z wyciąganiem pieniędzy ze skarbu państwa. Ale kto? To Rydzyk wyciąga te pieniądze, można tak powiedzieć? Ale oczywiście, no, nie tylko wyciąga, ale je moim zdaniem defrauduje. To są pieniądze, które zamiast iść na lepsze wykształcenie dzieciaków, na darmowe jedzenie... Czyli ojciec Tadeusz Rydzyk defrauduje publiczne pieniądze, pana zdaniem. Jestem przekonany, że w fundacjach i w różnych instytucjach, za które odpowiada ojciec Rydzyk, mamy do czynienia z nieuczciwym zarządzaniem kasą i od wielu lat to się dzieje. Tam powinna wejść jakaś prawdziwa kontrola. Ja nie jestem... Ale kontrola prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli uaktywniła się parę miesięcy temu. Ojcem Tadeuszem Rydzykiem powinna się zająć. Nie wierzę, że prokurator jest w stanie dzisiaj racjonalnie pod rządami Ziobry zająć się finansami Rydzyka. Ale wierzę, że minister Ziobro jest ulubieńcem. Że Najwyższa Izba Kontroli jest tym miejscem, które może pukać do drzwi i sprawdzać, jak te kwoty były tam przysyłane, bo to, że one na miejscu były dobrze zarządzane, ja po prostu nie wierzę, znając ojca Rydzyka, który opowiadał, że trzeba tutaj chronić państwo, a z drugiej strony robił imprezy po 200-300 osób w pandemii. Panie przewodniczący, pan już o tym wspomniał. Lewica proponuje poprawki do ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Jakie to są poprawki? Co można byłoby poprawić, pana zdaniem? Przede wszystkim powinna Komisja do Spraw Pedofilii mieć większe kompetencje. Powinna móc sięgać do tych instytucji Kościoła, które mają wiedzę o tym, jak wyglądała sprawa pedofilii, więc trzeba uposażyć tą komisję w możliwości wchodzenia na przykład do episkopatu, czy wejścia w posiadanie dokumentów, którymi dysponuje prokuratura, po to, żeby oni mieli kawa na ławie położone, jak wygląda sytuacja. Jeżeli oni opierają się czasami tylko na informacjach publicznych, to trudno, żeby oczekiwać od nich wniosków. To jest jeden z tych elementów i również posłowie i posłanki Lewicy w takim aspekcie chcą zmieniać tą ustawę. Pan jest katolikiem, panie przewodniczący, pan tego nie ukrywa. Czy pana boli jako katolika właśnie, jako człowieka to, w jaki sposób Kościół rozlicza się albo nie rozlicza z tych wszystkich grzechów, jakie popełnił? Ja przez lata obserwuję, jak Kościół katolicki reaguje na sprawę pedofilii. I tak jak jestem pod wrażeniem charyzmy, ale jednocześnie mocnego stanowiska papieża Franciszka w tej sprawie, tak uważam, że polski Kościół nie dojrzał do rozliczenia się z przeszłością w sprawie pedofilii. Polski Kościół, ci przede wszystkim hierarchowie najważniejsi, episkopat polski, to są ludzie, którzy uważają, że trzeba chronić swoich, a słowa Franciszka papieża wyrzucają do kosza. Nie ma w polskim Kościele chęci oczyszczenia się ze spraw pedofilii. To mnie boli, myślę o tym, ale wiem, że jest wielu porządnych księży, którzy myśli inaczej. Ja mam swojego księdza, który jest młodym proboszczem i on mówi wprost. Dla mnie ta sprawa powinna być raz wyczyszczona i zamknięta. Dopóki będą takie czarne szaty nad tym rozsyłane, dopóty nie będziemy w stanie mówić szczerze katolikom, że popełniliśmy błędy. Rozliczymy rząd z walki z COVID-19 i zastanowimy się, jak uchronić Polskę przed czwartą falą pandemii. We wtorek zaprezentujemy covidowy raport Lewicy Polska w pandemii. Dowiadujemy się z profilu na Twitterze, profilu Lewicy. Widzę, że pan ma dokument, zdaje się, tak, na ten temat. Co to jest za dokument? Co jest w nim zawarte? Czego możemy się spodziewać dzisiaj po tym przedstawieniu owego dokumentu? To jest, panie redaktorze, pierwszy w Polsce dokument, który przyniosłem do pana do redakcji, bo dzisiaj będzie też dziennikarzom przekazywany. Polska w pandemii. Biała księga błędów covidowych. To jest pierwszy dokument, kilkudziesięciostronnicowy, który opisuje, jak wyglądała liczba chociażby nadmiarowych zgonów, jak wyglądały działania rządu, co nie zostało zrobione i co zostało zrobione. Bo to nie jest raport tylko negatywny. Pokazuje, gdzie były dobre pierwiastki tego, co rząd chciał robić, ale pokazuje też zaniedbania dotyczące chociażby polityki PR-u, a nie rozsądku i zdrowia. I myślę, że taka biała księga, takie dokumenty powinny być świadectwem, że zostaje po COVID-zie dowód. Dowód winy rządu, który nie wszystko zrealizował. Panie przewodniczący, trzy
Największe błędy, które są tutaj zawarte, są tutaj opisane w tej lekturze. Brak odpowiedniego podejścia do pierwszych informacji o COVID-zie. To znaczy, mówię o lutym 2020 roku, kiedy rząd i placówki zagraniczne zaczęły zbierać informacje i wtedy brak zabezpieczenia w Polsce maseczek, respiratorów i tych elementów, które wtedy już państwa z Europy kupowały. To jest jeden z podstawowych elementów, których w Polsce zabrakło później na wiosnę 2020 roku. Drugi to jest przygotowanie do drugiej fali. 2020 rok i jesień, kiedy rząd w końcówce sierpnia mówił, że nie będzie drugiej fali, albo będzie spokojniejsza, puścił dzieciaki do szkoły. Czyli to były błędne analizy, czy raczej podążanie za nastrojami błędne społecznymi? Rozpoznanie, chęć wyjścia naprzeciw oczekiwań społecznych, to znaczy nic się nie będzie działo, a później szybkie podejmowanie błędnych decyzji, między innymi dotyczących lockdownu. I trzecia rzecz to jest wiosna 2021 roku, kiedy wszyscy mówili, że będzie trzecia fala, a minister Niedzielski mówił, że trzecia fala może nie nadejdzie, bo jesteśmy najlepiej zabezpieczonym krajem i w tych statystykach z tego wynikających byśmy państwem, które w Europie miało najwięcej ponad nadmiarowych zgonów. To się w innym państwie Europy nie zdarzyło. Ale i to trzeba cały czas im przypominać. Pana zdanie, minister Niedzielski, jeśli przyjmijmy, że faktycznie jest tak, jak pan mówi, czyli minister Niedzielski mówił, dawał sygnały, że nie spodziewa się tej trzeciej fali. Ta trzecia fala wiosną nadeszła, ale dzisiaj mamy lipiec, a minister Niedzielski już otwartym tekstem mówi, że należy spodziewać się czwartej fali. I nie daj Boże, miejmy nadzieję, że ona nie nadejdzie. Ale minister Niedzielski o niej mówi już dzisiaj, czyli wyciągnął wnioski? No, znaczy o tym my tu mówimy. To znaczy my musimy mówić społeczeństwu prawdę. I teraz gdzie ta prawda jest? Jeżeli my wiemy, że jest wariant Delta i zaczynają się też nowe warianty na świecie i może za chwilę, październik, może wrzesień, będzie problem, to puszczając dzieciaki do szkół we wrześniu, my musimy mieć zabezpieczenie. I dlatego już my dzisiaj jako Lewica proponujemy, jeżeli będzie się rozprzestrzeniał wariant Delta, to nauczanie hybrydowe, to znowu bramki w szkołach, które powinny być od września, dlatego że dzieciaki są w dużej mierze jednak roznosicielami tego wirusa, a nie są szczepione do 12 roku życia. I o tym trzeba mówić. I dobrze, że Niedzielski wyciąga wnioski. Mam nadzieję, że go Morawiecki czy Dworczyk nie powstrzymają, bo z tych maili, o których rozmawialiśmy kilka minut temu, wynikało, że Niedzielski chciał reagować. Tylko premier nie chciał reagować, bo się bał, co powiedzą sondaże. A co się udało, panie przewodniczący? Na co warto zwrócić uwagę? Za co pochwalić rząd? Za szpitale covidowe. To znaczy udało się zorganizować 6 szpitali, która zabezpieczyła, że ludzie nie umierali na przykład na poczekalniach. Czyli Lewica to chwali, a Koalicja Obywatelska wręcz przeciwnie. Ale znaczy nie wszystko we szpitalach covidowych się udało. To też żebyśmy nie ukrywali. No, ale przynajmniej stworzyliśmy ramy myślenia o tym, że jak człowiek był w karetce, to wiedział, że z tej karetki nawet jak przyjdzie kilkadziesiąt kilometrów, to będzie w szpitalu. No ale z drugiej strony też ja muszę to powiedzieć z przykrością, bo sam przecież leżałem w szpitalu. To, co się działo na polskich SOR-ach, czyli w tej podstawowej komórce, gdzie przywozi się pacjenta, to jest masakra. Czekanie czasami na 24 godziny na to, żeby ktoś się przyjął, 12 godzin w kolejce. Jeżeli SOR-ów się nie zorganizuje w Polsce dobrze i będzie kolejna fala, to będzie to najmniejsze gardło, które będzie największym problemem. Panie przewodniczący, Lex TVN tak zwany, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii. Lex Suski. I telewizji. Lex Suski zwał jak zwał, ale faktycznie Marek Suski jest twarzą tego przedsięwzięcia, jest wnioskodawcą. Porozumienie Jarosława Gowina nie zgadza się z tym, co przedstawia Prawo i Sprawiedliwość. Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia, zaproponowała poprawki właśnie, które mają być wniesione przez Porozumienie Jarosława Gowina. Te poprawki mają nie uderzać w Stany Zjednoczone, tak jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan, czy Lewica będzie rekomendować poparcie tych poprawek Porozumienia Jarosława Gowina? Lewica będzie przeciwko każdej ustawie, która ma ograniczać wolność niezależnych mediów w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat idzie swoją drogą. Najpierw telewizja publiczna i radio publiczne, później przejęcie tygodników i dzienników regionalnych, teraz kolej na duże media. To wiemy. Ale to jest droga. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Ale ja chciałem o ten konkret zapytać. Znaczy, o tą właśnie konkretnie poprawkę. Ustawę trzeba wyrzucić do kosza, bo ta ustawa nie zmienia nic. Ona ma tylko doprowadzić do zmiany struktury właścicielskiej w tej jednej spółce, bo ona ma kluczowe znaczenie dla obozu PiS-u, który uważa, że w TVN-ie, bo o nim przecież mówimy, trzeba zrobić wszystko, żeby zamknąć usta dziennikarzom. Czytelnicy mogą się zapoznać ze szczegółami. My codziennie piszemy o sprawie wirtualnej Polsce. Chodzi o to, żeby odsunąć Stany Zjednoczone od tego, żeby kontrolować grupę TVN, a już mówiąc skrótowo, Porozumienie proponuje jakby wyłączyć Stany Zjednoczone, tak? Czyli nie uderzać w kraje należące do NATO. I teraz moje pytanie, czy pan rozmawiał z przedstawicielami Porozumienia i czy Lewica może tę poprawkę konkretnie, jeśli oczywiście ta nowelizacja trafi do Sejmu, poprzeć? Konkretnie przeciwko ustawie mocno i będę o tym powtarzał wiele razy, ale to mogę panu powiedzieć, co wczoraj słyszałem na korytarzach sejmowych i to jest klucz całego tego projektu. Chcą powołać konsorcjum,
PKO SA, PKO BP, KGHM i Orlen, które wyłoży odpowiednią ilość pieniędzy i kupi tą część udziału. Czyli spółki Skarbu Państwa miałyby kupić udziały w grupie Złożą się w konsorcjum i kupią udziały w wielkości 51% i później po prostu zaczną krok po kroku zmieniać. To jest niezwykle ciekawe, panie przewodniczący. Kto to mówił? Jakby przedstawiciel jakiej partii? Prawo i Sprawiedliwość. Zjednoczonej Prawicy, bo ja słyszałem to też od przedstawicieli Solidarnej Polski. Chodzi o to, żeby powoli, ale skutecznie przejąć stację, która jest najbardziej dzisiaj antyrządowa. To znaczy jest stacją, która mówi prawdę o rządzie. Jest stacją, która pokazuje warunki tego, jak wygląda sytuacja w obozie Prawa i Sprawiedliwości. To się nie podoba rządzącym. Niezwykle ciekawa informacja, panie przewodniczący. Ale jest świetnie zorientowany w tych kuluarowych informacjach, więc ja pociągnę ten temat. Proszę to bardzo. Wiarygodne osoby ze Zjednoczonej Prawicy mówiły o tym, żeby konsorcjum spółek Skarbu Państwa zebrało się i wykupiło te udziały. Krótko mówiąc, żeby spółki Skarbu Państwa, które są państwu właśnie podległe, czyli Prawu i Sprawiedliwości, można powiedzieć, żeby po prostu przejęły udziały w grupie TVN. Ale powiedział o tym też Marek Suski. W swojej wypowiedzi powiedział, że będziemy mieli teraz chociaż, jak uchwalimy tą ustawę, to będziemy mieli chociaż jakiś Marek Suski różne rzeczy mówi, a to jest jednak ciekawe, co pan mówił, że jednak są jeszcze inni parlamentarzyści, którzy otwartym tekstem boją się to powiedzieć, ale jednak mówią o tym kuluarach. Mówią dlatego, że jeżeli mamy ustawę, gdybyśmy powiedzieli o tej ustawie, dekoncentracja kapitału w mediach, co to znaczy w ogóle? To znaczy jest jakaś abstrakcja, więc trzeba to narysować. Dekoncentracja kapitału, sprzedaż udziału przez Amerykanów. Kto się może kupić? Może je kupić każdy na rynku, ale może ktoś je kupić również z Polski za dobrą cenę. To znaczy za wyższą cenę niż na rynku. Będzie coś kosztowało 4 miliardy dolarów, my zapłacimy 5 miliardów dolarów. Dzięki temu zyskujemy wpływ na stację. Co to w skrócie oznacza? Kupujemy stację, która jest nieprzychylna, zmieniamy dziennikarzy i robimy z niej TVP BIS. Joachim Brudziński powiedział, jesteśmy demokratami i nie chcemy likwidować żadnej ze stacji. Dlaczego się pan śmieje, panie przewodniczący? No panie redaktorze, ja rozumiem. Znaczy nie chcą likwidować stacji, ja się zgadzam. Chcą przejmować, tak? Znaczy podpisuję się dwoma rękami po tym, co powiedział Joachim Brudziński. Ja lubię Joachima, ale wiem, co się podpisuje. Kto nie lubi Joachima Brudzińskiego? To jest tak. Nie będziemy zamykać TVN-u. My go przejmiemy i w tej samej otoczce o 19 w faktach będziemy nadawali TVP BIS. No to na tym ma polegać. Przecież to konsorcjum, czy w ogóle pieniądze, które miały być przelane, to właśnie po Panie przewodniczący, Robert Biedroń, lider Wiosny, chce debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji wolności mediów w Polsce. Chce się doprowadzić do takiej debaty i czy ta debata cokolwiek zmieni? Sprawy mediów, sprawy prawno-człowiecze, sprawy ustrojowe trzeba poruszać w wielu miejscach, w których ten głos powinien być słyszalny. Robert Biedroń już dwukrotnie doprowadził do debat w polskim parlamencie. Jedna dotyczyła ustroju państwa, drugie praw kobiet i wolności LGBT. Teraz jest trzeci element. Debata o wolności mediów, czyli debata o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli obóz rządzący w Polsce, chce doprowadzić do tego, że będziemy mieli tylko rządowe media w Polsce. I to jest jeden z elementów, o którym trzeba krzyczeć głośno i w Polsce, i w Europie. Panie przewodniczący, nepotyzm w Prawie i Sprawiedliwości to jest temat narzucony przez Jarosława Kaczyńskiego na własne życzenie. Kilka dni temu my o tym nepotyzmie rozmawiamy, a z tego co wiem, posłowie Lewicy tworzą pewnego rodzaju taką listę tych działaczy, którzy są pozatrudniani i zatrudniają swoje rodziny w spółkach Skarbu Państwa. Czy taka kompleksowa lista zostanie przedstawiona przez Lewicę? Kogo udało się wam wyłowić? Ile tych nazwisk jest? Jaki jest stan na dzisiaj? Dzisiaj wspomniał pan o raporcie Polska w pandemii, ale drugi element to jest raport o Polsce nepotyzmu. Lewica będzie przedstawiała zabiegowo, co jakiś czas raporty z tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi, tak, żeby dokumenty zostawały i żeby wszystkie informacje nie znikały, bo to wie pan jak to jest. Czasami pojawia się nowy temat, gdzieś coś znika. Kiedyś PiS przestanie rządzić. Trzeba mieć te wszystkie rzeczy spisane, ale dzisiaj trzeba prosto w oczy mówić Kaczyńskiemu. Obiecałeś, to zrealizuj. Temat Prawa i Sprawiedliwości i nepotyzmu to jest przecież temat, który sami przez 6 lat wywołali. Spółki, spółeczki, kaska i dobre pieniążki, utrzymanie rodzin, no to dzisiaj my mówimy, sprawdzam. Zwalniacie, to pokażcie listę. Ale jacyś sygnaliści się do was zgłaszają z konkretnymi nazwiskami? Oczywiście, mamy konkretne nazwiska. Będziemy robili konferencje prasowe pod spółkami Skarbu Państwa w sierpniu, po posiedzeniach następnych Sejmu i będziemy pokazywali dokładnie. Rodzina, radny, przyjaciel, znajomy, kto gdzie pracuje, w całej Polsce, od Podkarpacia po Zachodniopomorskie, od Dolnego Śląska po Podlasie. I co ci sygnaliści piszą? Kto z kim, dlaczego i jaka kasa idzie pod stołem. Myśli pan, że oni to robią wyłącznie z dobrej woli, nie, czy na przykład z zazdrości, że kolega ma, a ja nie mam? Ale oczywiście, że robią to z różnych pobudek. Jedni z zazdrości, inni z zawiści, jeszcze inni dlatego, że są ustrojowo bardzo tacy chętni do tego, do pomagania państwa, a jeszcze inni dlatego, że uważają, że ktoś kogoś gdzieś dzwonił albo na przykład to nie ja jestem. I oczywiście, że tak. Najważniejsze jest, żeby pokazywać Kaczyńskiemu.
W sprawie nepotyzmu Prawo i Sprawiedliwość nie ma czystych rąk. Nie miało czystych rąk i nie chce mieć czystych rąk. Ale to, panie przewodniczący, to Lewica ma dobrą wolę, bo ja rozumiem, że również taką listę działaczy wyślecie Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mógł lepiej tę uchwałę realizować. Będziemy nie wyślecie przez maila, tak? Bo Jarosław Kaczyński nie używa, może jakimś listem. Kaczyński taką listę ma na pewno sam. My na pewno ją opublikujemy, ale jestem przekonany, że gdy Kaczyński chciał czyścić swoje szeregi, to by je czyścił, a nie tylko zapowiadał. Przecież co się stało przez 5 lat? Pan redaktor naprawdę wierzy, bo jest pan doświadczony, że Kaczyński nie zna listy osób, która pracuje w spółkach tych najbliższych swoich współpracowników. Ja wiem, że Jarosław Kaczyński na Nowogrodzkiej w swoim biurze ma bardzo sporo teczek z różnymi dokumentami. I one są przydatne. Dlaczego Kaczyński przez wiele lat przyzwalał na nepotyzm? Dlatego, że on dzięki temu utrzymywał dyscyplinę w klubie. Mieli rady nadzorcze, mieli dobre zarobki. Dzięki temu bali się podskoczyć, bali się sprzeciwić szefowi, liderowi, który zarządzał partią jak własnym folwarkiem. Panie przewodniczący, czy Donald Tusk zwrócił się do was z prośbą o spotkanie, do liderów Lewicy? Nie, a Lewica o to nie zabiegała. Myślę, że dzisiaj trzeba powiedzieć tak. Donald Tusk chce się zaopiekować Chadecją, centroprawicą w Polsce, czyli Hołownią i PSL-em. Lewica idzie inną drogą. W Polsce, jeżeli w 2023 roku będą wybory, to ja uważam, że powinny być dwa bloki. Jeden centrowo-chadecki na opozycji, drugi lewicowy. I te dwa bloki dopiero później, po wyborach, mogą rozmawiać o koalicji. Dlaczego, panie przewodniczący, Donald Tusk tak bardzo dystansuje się od Lewicy, jeśli ją nie ignoruje? Traktuje protekcjonalnie, przynajmniej ja to tak wyczytałem z jego wypowiedzi ostatnio. Ale kiedy Donaldowi Tuskowi było po drodze z Lewicą? Przecież... A jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że w ogóle nie dość, że Niemiec, to jeszcze lewak o tym Donaldzie Tusku. Donald Tusk zawsze był centrowo-prawicowym liderem Platformy, która była centrowo-prawicowa. To przez ostatnie miesiące utarło się, że jakaś platforma skręca w lewo. No gdzie ona skręca w prawo? W sprawie socjalu, płacy minimalnej, opieki zdrowotnej. To przecież to jest partia centrum albo chadecka. Albo taka... Posłowie Koalicji Obywatelskiej chodzą na Paradę Równości z Rafałem Trzaskowskim na czele. Zobaczymy, co będzie dalej z Rafałem Trzaskowskim. No właśnie, liderem, z Trzaskowskim byście mogli współpracować, ale z Tuskiem nie. Tusk idzie swoją drogą. Został szefem Platformy, a nie Trzaskowski nie został. Opracował schemat myślenia i działania. Centroprawica. No to gdzie tam jest centrolewica? Lewica idzie swoją drogą, tam gdzie są prawa człowiecze, ustrój państwa, wyższe płace, lepsza opieka zdrowotna. To jest inny schemat działania niż Platformy. I ja się z tego cieszę, bo to pokazuje tak. Możemy być różni, uderzać jak jedna pięść, współpracować na opozycji, ale jednocześnie nie startować z jednej listy. Proszę, żeby krótko odniósł się pan do sondażu Kantar dla TVN. W tym sondażu dla Koalicji Obywatelskiej poparcie wzrosło o 5 punktów procentowych do 24. Polsce 2050 Szymona Hołowni spadło 6 punktów procentowych do 15%, czyli Koalicja Obywatelska wyprzedziła Polskę 2050. Lewica 1 punkt procentowy w górę, 7% poparcia. Czy to już jest taki stały trend, że Koalicja Obywatelska ugruntowała się na tym drugim miejscu? No i czy jest pan zadowolony z wyniku własnej formacji? Wynik własnej formacji oczywiście, że nie. My powoli zbieramy siły i też mówimy jasno, Lewica idzie swoją drogą w sprawach fundamentalnych dotyczących programu, bo to jest dla nas najważniejsze. Nie będziemy na pewno totalną opozycją, a Platformie pomóc Tusk. No jest efekt Tuska na początku, ale ja się nie przywiązywałbym do sondaży od początku i powiedział, już się wiadomo, że jest efekt Tuska, bo za 3 miesiące czy za pół roku, a mamy 2 lata do wyboru, wszystko się może zmienić. Panie przewodniczący, to na koniec. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał kierunki polityki oświatowej na następny rok szkolny. W piątek ten dokument otrzymały już ośrodki doskonalenia nauczycieli. Do publicznej informacji resort jeszcze tego dokumentu nie podał, no ale na jego temat wypowiada się na przykład doradca ministra Przemysława Czarnka i on mówi, kluczowe jest właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich. Czy pan rozumie to zdanie i o co może chodzić doradcy pana ministra Czarnka? Który to minister Czarnek był pytany o tę wypowiedź i generalnie się z nią zgodził? Indoktrynacja za czasów ministra Czarnka w polskiej szkole to jest jeden z głównych elementów, na które stawia dzisiaj ministerstwo. I temu trzeba przeciwdziałać. To znaczy minister Czarnek z polskiej szkoły chce zrobić albo zakony, albo sekty, które będą wyznawcami takiego jednego kierunku, jaki dzisiaj głosi Zjednoczona Prawica. To jest najgorszy minister edukacji w III RP. Porównałbym go tylko z Romanem Giertychem. Razem indoktrynowali szkołę, jeden chciał mundurki wprowadzać, dzisiaj drugi mówi, że będzie kobiety szkolił, a ja mówię, obydwaj przeszkadzacie. A to z dwojga złego, który lepszy, Czarnek czy Giertych? Uważam, że obydwaj są na tym samym poziomie, ale dzisiaj trzeba odwołać Czarnka, bo już Giertycha nie ma. Panie przewodniczący, czas nam się kończy. Niestety, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, za dobrego rozmowę. Dnia życzę. Moim gościem był Krzysztof Gawkowski, a Tweet Wirtualnej Polski wraca jutro tradycyjnie o 8:30. Dobrego dnia.